Cześć, witam z tej strony Maszyny Pancerne. Słuchajcie, na sam początek dzięki wielkie za 100 łapek pod filmem. Nie ma ani jednej, nie podoba się, więc super. Postanowiłem dograć do tego taki krótki materiał, ponieważ w komentarzach pojawiają się, zaraz wam pokażę. Znajdę czy nie znajdę. O, co zrobić, jeżeli nie można go dodać do znajomych, ma już full znajomych. Chodzi o tego całego trackera, który pokazuje nam, ile mamy godzin w danej grze. I polega to na tym, żeby dodać właśnie profil. To jest taki bot, tak jak tu widzicie właśnie na tym moim filmie. No, zrobiło się to dosyć popularne i te boty po prostu mają już pełne grono znajomych i to w sumie dzięki wam chyba, bo tu jest 5000 ponad wyświetleń na filmie i tutaj odpowiadałem właśnie komuś, żeby użył innego bota o innej nazwie. I teraz tak, każdemu nie mogę na pewno odpowiadać, więc jak to zrobić, że jeśli bot ma pełne grono znajomych? Słuchajcie, prosta sprawa. Wchodzimy sobie, tak jak tutaj jest na ekranie, PS Time Tracker. Proszę bardzo. PS Time Tracker wpisujemy sobie w Google i wchodzimy na tę stronę. Zjeżdżamy troszeczkę na dół i tutaj mamy Add as Friend, czyli dodanie do znajomego i Evil Irwing. Tu chyba najprawdopodobniej na tej stronie będzie to po prostu aktualizowane, że jeśli ten Evil Irwing osiągnie max znajomych, no to pojawi się tutaj nazwa innego bota. I tak możecie sobie sprawdzić, jeśli w danym momencie nie działa bot ten lub inny, którego podałem. Gdzie ja tutaj podawałem komuś, moment, gdzieś tutaj był, dodaj tego Brave Bonobo, i teraz ktoś tam dodał, ktoś tam sobie go dodał i ten Bonobo też może mieć pełno znajomych, więc wchodzimy na stronę, sprawdzamy jaka tu jest nazwa bota i tego dodajemy. I to tyle w temacie, tak najprościej tutaj dograć materiał i wytłumaczyć wam jak to zrobić. Także dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.